Witam! Zapraszam Was na film, w którym opiszę różnicę między wersjami opon Continental Race King i spróbuję doradzić, która będzie dla Was najlepsza. Race Kingi to klasyk, opona, która jest na rynku już od dawna. Około 3 lata temu przeszła lifting i zmieniono w niej bieżnik, tak aby była jeszcze szybsza. A jest szybka, uwierzcie mi. W opisie filmu zamieszczam link do strony, gdzie badane są opory toczenia i Race Kingi zajmują tam trzecie miejsce. Ale wracając do początku, wyróżniamy 4 rodzaje tych opon. Zacznę od najdroższej, wzmocnionej wersji Protection. Jest wykonana z najlepszej mieszanki gumy Black Chili. Jak opisuje nam to Continental, to ich specjalna mieszanka, która prędkością i trakcją bije inne na głowę. Ustępuje tylko mieszance Pure Grip w przebiegu. Opony te są bardzo lekkie, przykładowo 29x22 waży zaledwie 584 gramy, ale zdarzały mi się też sztuki ważące powyżej 600. Mimo wszystko, co by nie mówić, producent nie mija się z prawdą co do wagi na swojej stronie. Wersję Protection poznały po charakterystycznej wzmocnionej ściance bocznej, napisach i informacji, że zostały ręcznie zrobione w Niemczech. Co ciekawe, Continental zaczął stosować znane z opon samochodowych oznaczenia daty produkcji DOT, gdzie pierwsze dwie liczby to numer tygodnia, a dwie następne roku, więc ta opona została wyprodukowana w 22 tygodniu 2020 roku. Kolejną odmianą z tą mieszanką jest wersja Race Sport, przeznaczona do wyścigów. Nie używam tych gum, więc wklejam tylko fotografię pokazującą specjalną edycję z brązową ścianką Bernstein Edition. Opona ta jest cienka jak papier, waży około 520 gram i nie może być używana z mlekiem. Kolejna wersja jest moim zdaniem najbardziej opłacalna. Jest to zwijany Race King zrobiony z mieszanki Pure Grip, więc ten, który posłuży nam najdłużej. Również posiada wyróżniające go boki w sześciany. Nie jest już wykonany w Niemczech, a w Chinach. Inna jest też jego waga, wynosząca w wersji 29x22 740 gram, a 27,5x22 717. Jest więc cięższy o około 150 gram od Protection i o połowę od Race Sporta, ale toczy się dalej bardzo dobrze. Ma dobrą odporność na przebicia i może być używany z mlekiem. Ostatnia wersja drutowa jest wykonana ze zwykłej mieszanki i jest to najcięższa wersja ważąca 760 gram. A teraz, która wersja jest dla kogo? Moim zdaniem, jeśli masz pieniądze, to Protection za około 200 zł za sztukę. Jeśli natomiast jesteś zawodnikiem, nie lubisz się z mlekiem, a każdy gram jest dla Ciebie ważny, to Race Sport. W przypadku, gdy lubisz nabijać kilometry, ale nie zamierzasz wydawać fortuny, a przy tym chcesz, żeby opona była szybka i starczyła na długo, to zwijana, która kosztuje około 100 za sztukę i jest moim zwycięzcą. Natomiast jeśli chcesz dać swojemu rowerowi drugie życie i nową szansę, ale budżet jest mały, to wersja drutowa Ci to umożliwi i na pewno poczujesz różnicę po zmianie z jakichś klockowatych, ciężkich kotwic. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!